Wiadomo, ja takiej bryczki, słuchajcie, nigdy się nie dorobię, żebym taką bryczką normalnie chciał pośmigać. Dałbym naprawdę duże pieniądze, żeby chociaż jako pilot albo jako pasażer takiego, słuchajcie, samochodu. Nawet z Robertem Kubicą w WRC drugiej klasie, tak, dobrze z tego co mówię, się karnąć. Ale jest zupełnie, słuchajcie, co innego. Mam dla was dzisiaj karierę WRC czwórki. Nie będę zaczynał od początku, pokażę wam mniej więcej w miejscu, w którym ja jestem na chwilę obecną, gdzie ja teraz jeżdżę i dokładnie jak ja gram. Teraz mam akurat park serwisowy. Słuchajcie, jest to park serwisowy. Muszę tu podreperować, słuchajcie, swój samochodzik. Troszkę poszalałem, powiem szczerze. Zresztą widzicie sami, jak wygląda, słuchajcie, moja bryczka gromiasty. I do tego Adam Kingsley jest, słuchajcie, też moim pilotem. Car Repair. Zobaczcie, troszkę poszalałem i muszę tutaj jednak ponaprawiać te części. Także to zajmie mi 10 minut, to zajmie mi 6 minut, 20 minut i bodywork, o jedna kara, to musimy coś z gearboxa, bo jakby tam to wejmę to 20, najwyżej bez bodyworka damy sobie space confirm, tak, okej. Okay. I więc to nam niepotrzebne, ja sobie poradzę. Ja jestem, słuchajcie, zajebistym kierowcą. Ja nie potrzebuję jakiejś tam kosmetyki. Ważne, żeby rzeczywiście wszystkie śrubki były przykręcone i odpowiednio były dobrze przymocowane, żebym ja mógł rzeczywiście podczas trasy się nie rozpierdzielić. Kiedyś wrzucałem dla was grida od czasu do czasu, kiedy wrzucam filmiki na YouTube, albo oglądam jakiś film, albo jest przerwa na reklamy. Lubię właśnie sobie siąść i pograć w rajdy samochodowe. Także usiądźcie sobie. Rally Espena, odcinek 3,6 km. Głównej roli oczywiście Sebuś. Słuchajcie, jedziemy. Ale głośno jest. Kochany, czekajcie chwilę. Matko kochana, może tu rzeczywiście da ten dźwięk chociaż przyciszyć. Przecież normalnie mi sławki zaraz rozniosą. To damy na jeden. O, właśnie damy na jeden. Nie będzie aż tak strasznie tego słychać, bo to normalnie... Ujej. Jeszcze miałem coś dla was, do was gadać. To o. O. Jedziemy, słuchajcie. Rally Espana. Ja wam pokażę, jak się jedzie. Ze mną, słuchajcie, nie zginiecie. Zobaczycie wam. Mam fajnie ustawione, bo mam gaz i hamulec na triggerach. Nie mam ustawionych tak jak zawsze kwadrat i w innych kwestiach konsolowych. I ręczny mam R1, także wygląda to naprawdę, słuchajcie, przyjemnie. Gram na poziomie normalu, także nie jest to na easy. Teraz jest trasa troszkę bardziej taka piaskowa. To jest rally Espana, słyszycie? Zapewne piasek. Ajajajajajajajaj. Ciężko jednak gadać, słuchajcie, pilota słuchać i ten... gadać, ale postaram się rzeczywiście dla was dobrze to komentować i bezpiecznie dojechać. Pierwszy, słuchajcie, pomiar czasu, 84 setne na przodzie. Yeah! Jest moc! Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich odcinków. Postaram się dla was wrzucić więcej takich przygód z WRC. Jest to jedna z lepszych gier, jaką do tej pory, słuchajcie, grałem w gier ścigowych. Uwaga, będę teraz skakać, musimy tu nic się rozwalić. Jest możliwość cofania się czasowego, ale ja jednak wolę, preferuję kompletne czwórka, ostry zakręt w lewo teraz, jeszcze raz poprawiamy czwórkę, później czwórka w prawo, nie możemy spać, bo tu naprawdę jest niebezpiecznie, nie ma tutaj band, nie możemy się odbić, jest takie wzgórze, jak z niego zlecimy, to będzie rzeczywiście kaplica. Ale piątka teraz, jaki jest pomiar czasowy, Sebo? Sekundę, mamy, jesteśmy na plusie, daj, biście. Dobrze. O to właśnie chodziło. Nie wiem czy wy, ale naprawdę ja lubię rajdy samochodowe w WRC. W ogóle jednak w WRC kiedyś grałem w Colina McRae, który był rzeczywiście na PlayStation. Uwaga, teraz będzie ostry zakręt, będzie taka ósemka taktyczna. Czyli jest ta ósemka taktyczna, widzicie, to się ósemka jest. Widzę. Yeah, dość, słuchajcie, czysto. Teraz dwójka, ostry zakręt w prawo. Ślicznie jest, udało się. Jednak samochód, słuchajcie, sprawuje się dobrze, pomimo tego, że nie został naprawiony do końca. Daje rzeczywiście radę. Musicie sobie grać sobie gry takie. Gaz wyszło rzeczywiście. Sekundę mamy przewagi. O, ja pierdziule, to nie jest. Nie jest tak, słuchajcie, dużo. To jeden taki błąd, powiem wam szczerze, i mają mnie. Mam dość gorszy czas od tamtego, słuchajcie, pomiaru. Także 3,6 km to nie jest dużo. Trzeba, słuchajcie, rzeczywiście przyspieszyć to, ale staram się naprawdę, zaciskam ten gaz, daję to jakoś radę. Teraz wyszło też Gran Turismo 6 na PlayStation. Ja tak nie jestem zwolennikiem Gran Turismo, to jest za bardzo stała się jaka symulacyjna rzecz. Nie, pięknie to wyszło teraz, ładnie, Sebo, ładnie to przykręciłeś. Piątka, prawo, zielony. Jest, teraz asfaltowa, tutaj może już będzie jednak szybsze tu prędkości. 3 sekundy, czyli jednak dobrze wyszedłem na tym. Mam nadzieję, że też umiecie, lubicie grać w WRC-ki, że też tak zajebiście jeździcie jak ja.
Nie, naprawdę, ja kiedyś byłem, wam szczerze, nie przyznawałem się, ale naprawdę lubię gry samochodowe. Mój brat nie lubi gier samochodowych, ja bardzo lubię gry samochodowe. To jest komentarz oczywiście na żywo, nie ma naprawdę komentować na żywo, wiedząc, że zaraz masz trójkę w prawo, zielony, później piątka w lewo, yeah! Mam nadzieję, że utrzymamy tą przewagę, że dojadę bezpiecznie do mety, do pomiaru. Trójka teraz prawo, dość ostry, dwójka, także troszkę ten teraz pobalansuję. Jest meta, mam nadzieję, że gazuj se, bo jedziesz, kurwa, jedziesz, a jedzie! Jakimś czasem, najważniejszy czas, czy udało mi się być pierwszym? Starałem się, słuchajcie, bezpiecznie jechać, jest, udało się! 3-8, St. Pern był drugi, także udało się, zajebiście! Jest! Utrzymałem się na swojej pozycji w rajdzie Hiszpanii, zagramy kolejną jeszcze trasę. Wrzucę dzisiaj dla was dwie trasy. Także mówię, rajdy samochodowe są jednak, wydaje mi się, taką dość specyficzną, słuchajcie, działem gier komputerowych. Mają nie wiem, Gran Turismo, że na przykład nie sprawia mi tyle fanu, co na przykład rajdy samochodowe. Tutaj rzeczywiście czuję się tym kierowcą. Grid nawet nie jest porównywalny do tego, czym są rajdy samochodowe. Ten shoot po prostu, ten czas, te odmiary czasu. Patrzcie, jaki piękny zachód słońca. Teraz wracamy z powrotem. To jest najlepsza beka. Ja mam zachód słońca, będziemy wracać. Tą trasę, którą zrobiliśmy, musimy teraz rzeczywiście nią wrócić. To jest niebezpiecznie, jest cholernie niebezpiecznie. Patrzcie na to. Ja pierdzielę. Widzieliście, jaką ósemkę musiałem praktycznie taką zrobić ostrą. To są najgorsze zakręty w tej grze. Dlatego wszystko robię na ręcznym. Na ręcznym. Hamuję troszkę ręcznego i później gruba i grura, gruba, rura. Trójka w prawo. Lecz lewo, teraz czwórka w prawo. Ja cały czas patrzę na te znaki naprawdę dużo pomagają, bez tych znaków ciężko jest. Ja sobie nie wyobrażam pracy pilota, na przykład pracy kierowcy bez tego pilota na przykład, tak? To jest niewykonalne w tym momencie. A wiem, że te znaki na przykład w niektórych grach można wyłączyć. 5 sekund przewagi Sebo. Ale żeś teraz dojebał. I o to chodzi właśnie. Hamuj. Aj, ledwo co, ledwo to wyrobiłeś, ledwo, znowu zakręt. Dobra, na ręcznym najlepiej to, słuchajcie, wszystko wychodzi. Dwójka, lewo teraz. Dobra, tak. I teraz prosto mamy czwórkę, teraz w prawo, później trójka w lewo. Mówię wam, inaczej się ogląda, inaczej się gra w tą grę. To trzeba poczuć. Naprawdę, jak widzicie tą trasę i patrzycie się, wczujecie się w nią, a nie daj Boże, jeszcze macie kierownicę, to jest zupełnie, słuchajcie, inny realizm. Zupełnie inaczej w takie gry gra się. Piątka teraz lewo. Dość niebezpieczne to będzie, powiem, bo jest nagle gwałtowny zmian w czwórkę. Ja nie widziałem zakrętu, także musiałem trochę przyhamować. Czwórka, znowu nie widzę czwórki. Jest czwórka. Dobrze, teraz będzie ostra piątka, bo jest zielona, ale później jest trójka, także jak z czasem sobie stoimy. Dobrze. Zajebiście, szóstka, taka w miarę spokojna, czy można sobie, później jest ostra dwójka, będziemy ścinać. Dobra. Coś mi biegnie, chciał wskoczyć, chyba wjechałem za trawnik za bardzo, nie chciało to wszystko wyglądać. Z piątka, później piątka, czyli w miarę spokojna, opanowana trasa, ale ja jednak hamuję, nie lubię po prostu na pełnej, kurwie, wjeżdżać w zakręt. Dobrze, jak czas Sebo? 9 sekund, jest progres, zajebiście Sebo, jest moc. Super, zjeżdżamy teraz w dół po prostu, jest ostry, zjeżdżamy. Dobrze, pięknie, czysto. Myślałem, że nie wyrobię, ale udało się radę. Naprawdę gra jest, słuchajcie, świetna. Pamiętacie te poprzednie koliny? Zresztą każdy kolin makre, który był sygnowany jego, słuchajcie, imieniem, nazwiskiem, robił swoje. Były po prostu zajebiste gry. Na PlayStation grało się na podzielonych ekranach. O, ledwo co wyrobiłem, ale teraz przesadziłem, bez kitu. Myślałem, że już nie wyrobię. Nacisnę z całej siły ręcznie, żeby to jakoś tę miarę, słuchajcie, ten mój samochodzik wycisnąć. Wow, wow. Źle to rozegrałem, słuchajcie. O, teraz powinno być dobrze. Czwórka, czyli już nie ma takiego ostrego. I teraz najgorszy taki trójkącik, których ja nie lubię. Tu łatwo można przypierdzielić. Dlatego ja zawsze zwalniam. Jest, dobrze, tu w miarę okej. Tutaj też. Ledwo co, dobrze ręcznie nacisnąłem w ostatniej chwili. Jak pomiar czasowy? Zaraz powinien być pomiar czasowy, Sebo. 13 sekund. Czyli dobrze jedziemy, słuchajcie. Jedziemy dobrze, jest progres. Pamiętajcie o komentarzach, o łapkach. Co sądzicie o rajdach w ogóle samochodowych? Czy jeszcze dla was nagrać takie w ogóle filmiki? Takie na żywo po prostu, z rajdu. Prosto wziętego. Poczuj się kierowcą. Jedziemy, SS4.
Teraz do koniec skręcamy. Dobra, i już będziemy zaraz kończyć specjalny odcinek. Czwarty odcinek. Już jeszcze jeden, mamy jeden ostry zakręt, zwolnimy się zwolnić. Nie chciałbym się za bardzo zderzyć. Oj, za mocno nacisnąłem ten ręczny. Praktycznie zbiegł mi do pierwszego biegu. Ale już jest koniec meta, widzę, że jest końcówka. Czwórka, finish, słyszać. Jest meta, ciśnij. Okej. To był WRC 4. Jeździłem i jechałem dla was dwa specjalne odcinki. Mam nadzieję, że wam te odcinki, słuchajcie, się podobały. Będziemy się słyszeć niedługo w kolejnym filmiku. Może FIFA, może Call of Duty, może jakiś vlog. Coś dla was wrzucę. Postaram się, żeby rzeczywiście ten kanał jakoś dla was istniał i żył swoim życiem. Także ja zostaję tutaj w serwisie, ponaprawiam sobie części, a my się słyszymy w kolejnym już niedługo filmiku. Także pamiętajcie, jest moc. Do kolejnego materiału. Na razie, hej!